Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dar Aragor. A to jest, moi drodzy, Henry. I my działamy teraz w Black Flagu i będziemy sobie pływać do miejsca, żeby trochę wyposażyć się w jedzenie, picie, żeby troszkę odpocząć, moi drodzy. Więc ja was witam z tymi pięknymi szantami, które teraz mamy. Słyszymy. I naszego kwatermistrza, który opowiada jakieś rzeczy. Mamy rumu trochę. Bardzo dobrze, to nam się przyda. To zawsze dla naszej załogi jest dobre. No i właśnie on mówi, jaki mamy beznadziejny statek. No ale lepszego nie było. Znaczy były, ale zgarnęliśmy to. Więc powinniśmy się na razie cieszyć. To jest jakaś wysepka, na niej jest fragmencik. Takie rzeczy ja będę zgarniał swoją drogą. To są wrogie statki hiszpańskie. My to możemy chyba atakować. Ale to zostawimy. A teraz, moi drodzy, ja się przemykam i cieszmy się podróżą. To jest jakaś wyspa. No jestem tutaj, czy nie? Nie, czy dookoła chyba płynąć. Tam, gdzie mi każą. Naprawdę genialne są te szanty, ale ja będę bardzo strasznie cicho czasami, żeby po prostu posłuchać, jak oni śpiewają. Popłyniemy z drugiej strony sobie. Fajnie, że mamy trzecią opcję podróży, że możemy właśnie kamerę nam oddalać, żeby tak sobie pływać szybciej. Bardzo fajna opcja. To jest ta wyspa. Aha, mi to nie pokazuje gdzie, no po prostu mam tutaj. To ja bym poprosił tutaj, wiecie? O, ja za bardzo na miliznę wjechałem. To pójść ster. No i co? I to jest ta wyspa, ta? Jesteśmy trochę oddaleni. Mamy jakąś łódeczkę, żeby do niej podpłynąć, czy nie? Nie, ja sam mam wejść tam. No dobra, to lecimy. Oni mnie będą atakować, czy nie? Będą tak pływają tutaj w okolicy. Chyba nie. Myślictwo i wytwarzanie. Możesz polować tak jak poprzedniej części, tylko nie mamy łuku. Ale nie ma nic, że skóry są gorszej jakości. To jest dobra wiadomość dla nas, no bo w poprzedniej części to było i dlatego musieliśmy polować z łuku. Drażni mnie to, że oni nie wychodzą, że co ja jako kapitan sam mam polować? Ty. Chodź tu. Cię upitole. Za daleko. Bang, mamy cię. Zgarniemy cię oczywiście. Skórowanie. I są oceloty. Co tu jeszcze jest ciekawego? Jestem w ogóle ciekawy. O, tam coś jest. Chodź. W dupę dostałeś? Dostałeś, kurczę. W sam środek. Epicentrum twoje. To jest z głowy, dalej jest celo. Iguar. Co to jest? To jest... Jak wygląda iguar? Bo to jest chyba... Co latarzem opitolił, ale iguar? Czym się różni jedno drugie? Nie wiem, ale mamy punkt widokowy i... To bym chyba załatwił jako pierwsze. Tu jest fragment też. Fragmenty ja zostawiam na już swoje taką podróż, żebym sam sobie to ogarniał. W ogóle przydałoby się zobaczyć, co tam w animusie słuchać, bo tam dawno nie byliśmy. Znaczy w animusie w naszym prawdziwym świecie, ale to zerkniemy później. My jesteśmy na takiej mini wysepce, takiej dosłownie mini. Tam jest po prawej jakaś zwierzynka.
Dobra, cóż tu ciekawego jest? Mamy skrzynię, zgarniamy oczywiście. Przeszukamy, bang. Tu jest fragment, jeszcze zerknę co i jak. Wróć na swój... Aha, dobra, to mogę wracać na swój statek. Tu jest umrzyk, a tu jest list. Iguana, ocelot. Iguana i ocelot. No okej, A to są iguany, dobra. Chodź tu. Co jesteś ty? Zabij ocelota z powietrza. Muszę? Chodź tu, chodź tu. Pełzające coś. Umrzyj. O, zobacz, nawet się podniosłeś dla mnie. Ja cię, poczekaj. Dobra, wytwarzanie. Ulepszone zdrowie. O! Na ramienniki. I co jest? Ostro na pistolet. I jeden dodatkowy pistolet. Biorę. Biorę w ciemno. Dobrze mi dodatkowy pistolet. Zarąbiście. Zanim się oczywiście tam udamy. My tu mamy umrzyka, więc ja sobie to... więc ja sobie to wykonam. Miałem zrobić też go z powietrza, właśnie kminiłem, żeby teraz wejść, ale... Nope. Kim ty jesteś? O jacie, ale miałeś pecha. A pistolet mogę twój wziąć? Chyba nie. Zdobytą mapę. Koło takiego, to jest tak dzędzelek, tam jest wysoki kamyk. Taki dzędzelek i jest wysoki kamyk. Taki dzędzelek i to jest wysoki kamyk, to jest gdzieś tu. Dzisiaj się nie mylę. Tutaj mamy jeszcze list. List też podniesiemy w ogóle w butelkach. Kozak. Kurczę. No, dalej, co tam jest napisane? List miłosny? O czym pracowałeś? Bla 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 bla. Ja to przewinę. Jakby ktoś był chętny, to sobie zastopuję. Oczywiście. Ja sobie to poza odcinkiem oczywiście będę czytał. W życiu na Karaibach właśnie, ale to tylko o tym się możemy dowiedzieć. Tutaj są kuguary, ja wykonam to zadanie i zabiję go z powietrza. O, zaliczyło mi i zaliczyło. No i weźmiemy go od razu, to zawsze są jakieś tam rzeczy, może to sprzedam. Nie wiem, co z tego jeszcze wytworzę. Dobra, szukamy takiego, wiecie, byczego kamienia. Właśnie takiego byczego kamienia jak tu je szukamy. Gdzieś tam jest taki byczy kamień? Nie, to jest byczy kamień. To jest byczy kamień. To ogarniamy mapę, moi drodzy. Będziemy łowcami skarbów. Ekwipunek, mapy skarbów i takie coś. To jest totalnie na brzegu wyspy. I tam jest kamyk. I to jest 749, 749... 625 749 625. Dobra, to ja już wiem, że to nie jest ta wyspa. To nie jest ta wyspa, więc ja kiedy sobie odwiedzę tą wyspę, póki co nie mam sensu się w to bawić. Ale fajnie, że mamy taką łódeczkę, możemy wracać od razu na statek. Dobra, gdzie jesteś, mój przyjacielu? Tutaj, kwatermistrzu. Ahoj, kapitan, find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in it. Yeah. Taken from the holds, just as you said. A little more than a blowpipe. But it'll do. No i mamy drugi. Are we rested? Or should we idle a while longer? A, bo ja ogólnie nie powinienem kupować pistolu, bo ja kupiłem, a powinienem to dostać mój pierwszy. I think the crew is itching to reach civilization. Find no civilization in Nassau, but it's a fine place to be merry all the same. To swoją drogą, ciekawa rzecz, że miałem wyzwanie miałem odnośnie zastrzel iguany, mimo że fabularnie powinienem mieć pistoletu, bo dopiero teraz dostaję swój pierwszy. To taka ciekawostka. No ale udało mi się znaleźć. Strzelanie seriami, to czekaj F raz zarazem, aby gdy trzymasz pistolet, aby zastrzelić seriami.
mniejsze, okej. Co tu się dzieje? Na mnie? No chyba się pojebało. Nie. Hiszpanie z kimś walczą. Z Brytyjczykami. Czy to jest... Czekajcie, czemu tu jest pole czerwone? Ja tu byłem, czemu to jest czerwone? Nie wiem. A to jest czerwone, mi się to nie pa. Dobra, niech sobie sam strzelają, on to gdzieś. O! Ho, ho. Ledwo. Bo zgarniemy tą ładownię. Płyniemy do Nassau. To jest Nassau? O Boga. Czekajcie, gdzie jest Nassau? Nie myślę, że to jest Nassau. Ty, to jest Nassau! Nassau, podróżować w to miejsce? Tak, akceptuj. Lecimy. Jak mamy teleportację, to wykorzystamy. Chyba nie możemy aż tak bardzo podpłynąć do przodu. No ale mamy. Pirackie miejsce i tam trzeba znaleźć taką kobitkę, która chyba wszystkim rządzi. Wyspa Bahama, Nassau. Tell me I'm under arrest. Tell me! Damn your breath. Fly away, boyo! Back to your master! Aye. We was privateers together, before the wars ended. I'll see you ashore. Dobra. Mamy tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy. To jest nasz statek. Bardzo dobrze wygląda na tle tych mizernych łodzi. Chociaż tam jest galeon. No dobra. Co my mamy do ogarnięcia tutaj, ja bym się spytał. Mamy do ogarnięcia bardzo wiele rzeczy. Wiecie co? My zaczniemy od tego punktu widokowego. A później już dalej obczajmy co i jak. Brytyjska flaga, mimo że to nie jest prawda, bo to nie jest miejsce brytyjskie. To chyba jest dla niepoznaki zrobione. To jest miejsce piratów. Dobra, ale... O, zepsuty statek. Zepsuty, kurczę, rozbity. Złap się i wchodź na górę. Dawaj, 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 nie ma opitalania się. Trzeba synchronizować. Chciało ci się być asasynem, to teraz cierp. Tutaj? Tu mogę. No to lecimy. To jest po prostu... No, nie za dużo wiocha. No, troszkę wioska, jeden fort oczywiście, który jest chroni to wszystko. Typowe. O, mamy skrzyneczkę. Ja nie odpuszczę sobie, zbierzemy sobie tą skrzyneczkę, ale ogólnie, jak mówię, zostawimy sobie te rzeczy. Ja sobie sam to pobiegam. Cześć, mój drogi. Jak tam połowy idą? Edward. Dobra, go zostawiamy i lecimy do głównego zadanka. Tu jest... Kto to jest? R? R? Okej, dobra, czyli na razie ty mi po prostu nie obchodzisz. Po lewo są szanty. Szanty zostawiamy i my się mamy udać... Tawerny! Tawerna jakoś oznakowana? Nie, nie jest podpisane jaka to jest tawerna, to jest po prostu tawerna. Ale ładnie. Punkt werbunkowy. Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jagdaw. You named your brig after a poxy bird.
A, jeszcze zobaczysz, jaki co statek. These lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. James Kidd, podoba mi się tamto. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men about. Use caution. A shipload of the King's sailors showed up a fortnight back, causing trouble and knocking about like they own the place. Aha, czyli to jest niby pirackie miejsce, ale należy to do Brytanii, to do Brytolów. Nie jest to tak jak w serialu, że to jest full piracka, nie, że tu oni przylatują. Siłę twojej załogi. Może wynajmować ludzi w tawernach, może pomagać piratom, którzy wpadli w kłopoty. Gdzie jest mój... O, ja cię mam zerowy. Muszę zwerbować pirata. No dobra. Aha, i tu są Brytole. Ci są w niebezpieczeństwie. Ci przed nami. Dobra, no to się zajmujemy tym. Aha, fajnie, okej, okay, dobra, ciekawostka. Edward zakłada kaptur, kiedy? W ogóle zobaczcie, że on jest mniej asasyński, bo przeważnie miał taki dziobek fajowy na czubku, a ten nasz taki nie ma. Jest trochę zgięty tylko. Ale dobra, Edward zakłada ten kaptur, kiedy jest w niebezpieczeństwie. Czerwona strefa, fajnie! O, chociaż jak mówiłem, to jest... To już nie jest asasyn, to jest prawdziwa piracka zabawa, taki RPGik. Dobra, synchronizujemy oczywiście, zobaczymy co jest dookoła i zajmiemy się, żeby uratować tych piratów. Oczywiście to będzie dla nas duże wsparcie. Tylko ja chciałbym jedną rzecz obsadzić. My mamy jakieś zadanie, że coś mamy zrobić? Rozbrój i zabij trzech strażników. Rozbroić. Panowie. Zwerbuj załogę. Mam ich rozbroić. Jak się rozbraja? Nauczymy? Ja chcę się nauczyć. Dobra. Spacją. Dobra. To było rozbrojenie, czy nie? Czekaj. Muszę znowu wejść na ręce. Rozbrajamy go i od razu go zabijamy. Jeszcze jeden. O nie to. Sorry. Chodź, zaatakuj mnie. Jesteś rozbrojony i umarłeś już. Zadanie wykonane? Jeszcze jak. No to z głowy. Oni w ogóle coś mają ciekawego? No przeszukaj, No naboje, tak nam pierdoły. To jest mniej znaczące. Dobra, no to lecimy dalej, gdzie my mamy? Weźmy tych, bo ci są w niebezpieczeństwie. Jak bardziej sądzę, że szacunek musimy budować, czyli bardziej załoga taka właśnie, którą uwolnimy, mam... Jakby to powiedzieć, jest lepsza? No mają po prostu nasz szacunek i dług wdzięczności, bo tacy, którym po prostu zapłacimy, że chodźcie, będziecie pływać z nami, to takie... Poza tym kasa, a Edward, wiecie, lubi kasę. No i tak to jest zrobione. Oj, chodź, przepraszam cię. Chodźcie, moi drodzy. Bądźcie ze mną. Tam są jeszcze. Okej, okay, tu w ogóle możemy wyjść poza teren miasta i zacząć polować. Zajebiście, co poprzednia właśnie wyspa... Ojej, co poprzednia wyspa była jakby... Ej, zobaczcie, a tak normalnie jak ja wzbudzę chaos, to Edward nie zakłada kaptura. No, ciekawe. Dobra, ale jak mówiłem, właśnie... W poprzedniej mieścińce mieliśmy raptem... Chowanie to chyba, mieliśmy tylko... Bieganie po mieście i nie mogliśmy chyba poza mury wejść, dlatego nie mogliśmy tam popolować, a teraz możemy na szczęście. Dobra, czy coś tu jeszcze? A, jesteśmy poszukiwani. Dobra, tam kurczę, poszukiwani.
Mamy 5 koła, to nie jest za dużo. Przydałoby nam się wzbogacić. Tam naprzeciwko będą przeciwnicy. No ba. Chodź tu, chodź. No chodź. Ale ty jesteś głupi. Nie mogę go zabić, bo tamten się gapi. No i tyle. O, zabili mi piratów, serio. Umrzesz? Dobra, poszło. Wow! No dobra, snajperzy jednak są wkurzający. No, no, dupa nie strzelasz. Dobra, spitalamy stamtąd. Tam mamy kogoś. Dobra, wiadomo, że jak już mnie wykryją, to jest koniec. Bo tutaj jakiś jeden pirat się zabawia. Już ci pomagam. Dołącz do mnie, kamracie. Na pewno nie pożałujesz. Załoga, dobra, dodatkowa załoga jest. To jest właśnie ciekawe, że oni się znowu respią. To mi się to strasznie podoba, że oni co chwila się respią w tych miejscach. Że tam byliśmy i nagle, ej, tam oni znowu są. Takie mech. No ale dobra, no co zrobić. Mamy 5 piratów. Ja bym poszedł do tawerny osobiście. Chciałbym tam trochę zwerobować, ale no, chyba średnio jest mi to dane. Tu po lewo coś jest. Tych jeszcze nie ratowaliśmy. Yeah, hello. Zasłoniłeś. Aha, przeżył to po prostu. Dołączysz? Zapraszam do mnie. I zostało nam jeszcze 3. Tam mamy na prosto. Będzie mieć całą załogę. Serio, to jest za dużo brytyjski flag. Nie ma. Chodźcie. Dołączycie, dobre. Dobra, strzelinę by ratować pila. Przez strzelinę? What? Dotrzyj na egzekucję. Aha, bo ja mam jeszcze jedno questa teraz szybko. Muszę dotrzeć tam na egzekucję. No, sądzę, że jak wejdę do kopalni, to nie dotrę szybciej, nie wiem, chcę tam mega wejść, ale boję się, że tylko się zgubię. Mam dotrzeć już tam, to szybko dotrzemy. Mam przestrzelić linę, by uratować pirata. Jaką linę? Aha, dobra, szubienica. Nie. Nie szubienica. No, come on. No, przestrzelić linę, to tylko przez szubienicę, co nie? Aha, bo to jest jeszcze jeden. Nie ma. No, kto jest taki odważny? Dawać. Jeden mi. Poczekaj, muszę naładować. Nie! Kukliknął zamiast. To dobre za mnie, kurczę, pirat. Nie mogę się przyzwyczaić, bo wcześniej Q się po prostu strzelało, a teraz masz Q. To jest O. Widzicie? Zmiana broni. A kółkiem zmieniam tutaj te rzeczy. Ja zapominam ciągle, że pod F to ja strzelam. Szybko, a nie na przykład pod Q. Nie ma.
Dobra, załatwmy to szybko. No i co? Taki żeś odważny? Coś nie wyszło. Moi drogi, nie zawiśniesz dzisiaj. Bless your timely britches, Kenway. Zasnego męża uratowaliśmy. Dobra. Aha, to... Po co ta palma tu jest? Nie wiem. Dobra, skoczmy dalej i lecimy sobie. Kurczę, skoczku. Ale tu z góry byłoby fajnie skakać. Ojoj, jak pięknie. Dobra, przeładuj te pistolety swoje. To jest odkryte. I idziemy szybko do tawerny. Ta muzyka. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye, it's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. To jest kobieta. What have you heard? A nie facet, który brzmi jak kobieta. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his paupers is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Nie wierzą w nas. Jeszcze im pokażemy. Misja ukończona. Wszystko się udało. Wykonaliśmy 100%. Dobra, i normalnie my teraz, moi drodzy, mamy udać się pewnie na statek, po prostu wypłynąć stąd. A my sobie tutaj, moi drodzy, skończymy, bo ja sobie chciałbym pomiędzy odcinkami odwiedzić trochę tych miejsc. Chciałbym poszukać, co tutaj się szczymie. No, złapiemy tylko jeszcze szantę sobie. One są dużo, dużo szybsze i one strasznie dziwacznie lecą w porównaniu do trzeciej. W trzeciej części strasznie łatwo było je złapać. W tej, jak widzicie, o. To jest jakiś horror. Ojoj, nie. Ale przeważnie później lecą w takie miejsce, w które... O, no nie udało się. Dobra, moi drodzy, właśnie sobie poza odcinkiem chcę tutaj pobiegać, zwiedzić całe Nassau. Chcę sobie odblokować wszystkie skrzyneczki, jeśli się uda, i w ogóle zrobić wszystko to, co trzeba. Więc na razie, moi drodzy, to jest tyle. Dzisiaj krótszy. Ostatnio dostaliście godzinny materiał, więc dzisiaj dostajecie taki bardzo króciutki. Ale mam nadzieję, że się wam to podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam was na więcej pirackich przygód razem z naszym Edwardem. A teraz, moi drodzy, adios!